Witajcie w nowym vlogu. Dzisiejszy vlog jest już z Dubaju, co mnie ogromnie cieszy. Tak jak widzicie, mamy nowy widok. Jest to widok z naszego mieszkania. Pokażę Wam dzisiaj trochę mieszkanie, trochę meble, które już przyszły. Opowiem trochę o rzeczach, na które nadal czekamy, dodatkach i też reszcie właśnie mebli. Pokażę Wam też samochód, bo tak jak pewnie po miniaturce widzicie, tutaj też się odrobinę zmieniło u nas. Jedziemy teraz na plażę, więc myślę, że porozmawiamy trochę w samochodzie, trochę na plaży. Zostańcie z nami, mam nadzieję, że to będzie ciekawy vlog. Prezentuję Wam teraz samochód. Tak jak możecie zauważyć, jest błękitno-biały i takie same kolory posiada w środku. Dodatkowo te gwiazdki, które są na suficie, niewątpliwie podkręcają cały klimat wnętrza. Mieliśmy robione spersonalizowane wnętrze tego samochodu, więc to, co widzicie, jest wszystko stworzone przez nas samych. Zatem przedstawię Wam krótki skrót z tych ostatnich 5 dni. Przylecieliśmy do Dubaju w środę. Część prac w mieszkaniu już miała być wykonana podczas naszej nieobecności, ponieważ demontowaliśmy taki kredens, półki, które były w dużym pokoju, zabierały bardzo dużo miejsca. Było to coś stworzonego przez poprzednich lokatorów. Jak się okazało, jak przyjechaliśmy, było tysiące rzeczy do poprawki, miało być całe mieszkanie odmalowane. Tak jak możecie się domyślić, było tak częściowo, wszędzie jakieś plamy, jakieś zadrapania, dlatego kolejnego dnia właśnie przyszli wszystko poprawiać, do tego zawieszanie jakichś dodatkowych lamp, nie lamp, mieliśmy problem w łazience, ponieważ gdzieś tam okazało się, że chyba wyciekała woda spod wanny, dlatego no, te ostatnie dni były dosyć szalone, zamawialiśmy właśnie bardzo dużo rzeczy, jeździliśmy po sklepach meblowych, ale myślę, że naprawdę udało nam się sporo ogarnąć. Creek wygląda piękniej jeszcze niż 4 miesiące temu. Jesteśmy w szoku, w jaki sposób w ogóle się posunęły budowy budynków, które są nieopodal, bo naprawdę z budynków, które może odstawały od ziemi, nie wiem, 10 metrów, nagle odstają 120, więc ta szybkość prac jest niesamowita. Tak jak pewnie wiecie, też wspominam niejednokrotnie, że robotnicy tutaj, budowlańcy pracują i dzień, i noc, dlatego wszystko się tak super posuwa. Jedziemy teraz do Ewa. Jest to Beach Club przy... Gdzie to jest? Odpowiesz mi, bo zapomniałam. Mam numer. O, właśnie, West Palm Beach, dokładnie. Właśnie tego mi brakowało. Mamy zamiar się troszeczkę odstresować. Myślę, że też Wam ponagrywam, w jaki sposób ten Beach Club wygląda, chociaż w jakimś vlogu myślę, że już nagrywałam z początku tego roku. No ale nic. To właśnie tutaj na West Palmie macie bardzo dużo naprawdę fajnych beach clubów, od Kymy przez Maison de la Plage, też Wam mówiłam o tym miejscu, Ewa, jeszcze to takie Miami Vibes, jak to się nazywało? 305. 305. Surf Club. Surf Club. Surf Club ma bardzo fajne imprezy, też wieczorami, jeżeli jesteście zainteresowani takim klimatem i taką formą spędzenia czasu. Rozłączam się, do zobaczenia w lewie. Widzieliście, Meleksem podwiózł nas Pan. Od tej strony tutaj jest Sand Beach, a tam właśnie jest Ewa. Jesteś gotowy na dzień na plaży? Odpoczywanko, relaksik. O Jezu, I need it. Ty też? Yes, sir. Czekamy teraz na hostessę. Ewa jest piękna w środku. A to właśnie też pokazuje, jaki jest Dubaj. Pani hostessa zostawiła torebkę. Tam widzę, wystaje chyba nawet telefon. Nikogo nie ma. Ale rzeczy są bezpieczne.
muszę Wam szczerze powiedzieć, że jestem padnięta. Ostatni tydzień był bardzo, bardzo wymagający. Zamówiłam sobie masaż tajski godzinny, ponieważ jest opcja 60 bądź 90-minutowego przez aplikację Ruchi. Ta sama aplikacja, którą używałam już wcześniej, chyba też niejednokrotnie Wam ją polecałam, jest świetna masażystka, która ma na imię Supatra. Ona akurat wykonuje masaż tajski, który ja uwielbiam, więc jeżeli szukacie w Dubaju właśnie kogoś, kto naprawdę potrafi wykonać masaż tajski na takim najwyższym poziomie, to gorąco polecam Wam Supatrę. Przyjeżdża do domu, do prawie każdej lokalizacji, z łóżkiem, ze świetnymi olejami, klapeczkami. Wszystko jest czyste, pachnące, więc naprawdę godne polecenia. Właśnie tak mijają dnie ostatnimi czasy, że jesteśmy pozamykani w różnych pokojach. Teraz robią jeszcze parę rzeczy w kuchni, też Wam pokażę kuchnię, która ma to mieszkanie, ponieważ została też upgrade'owana. Pan jest w łazience i poprawia jeszcze takie wieszaki na ręczniki, ponieważ też były krzywo. Ja akurat jestem bardzo uczulona na to, żeby wszystko było symetrycznie, równo. Nawet najmniejsza różnica, która wynosi powiedzmy 3 mm, bardzo kole mi w oczy. Tutaj Oli. Też ewidentnie ma dosyć remontu, ale myślę, że też jest przyzwyczajony, tak jak my, ponieważ my średnio właśnie chociaż rok przenosimy się z mieszkania do mieszkania. Tutaj też tak naprawdę nie wiem, ile zabawimy i czy nie będzie takiej sytuacji, że znowu na przykład za rok to mieszkanie wynajmiemy, a przeniesiemy się gdzieś dalej. No nic, na tę chwilę cieszę się i tym mieszkaniem, i Creek Beach, a resztę pokażę Wam jeszcze w następnym ujęciu. Wiem, że denerwujecie to walenie, mnie też. No. Musimy wytrwać. Jeszcze parę dni i będzie po remoncie. Dobra. Generalnie odkąd tylko przyjechaliśmy, czyste szaleństwo. Tak jak widzicie, przyjechały nasze krzesła, które będą przy stole w dużym pokoju. To są właśnie te zamówione z Bloomera. Świetna jakość. Każda rzecz, którą zamawiam z tego sklepu, jest bardzo wysokiej jakości. Bardzo jestem zadowolona. Po roku użytkowania, czy nawet po dłuższym czasie, absolutnie nic się z nimi nie dzieje. To natomiast jest krzesło, które będzie właśnie w tym pokoju, czyli w biurze Michała. Również Bloomer. Bardzo mi się podoba. Tutaj ta koszulka Michała. Nie wiem, czy widzicie, ale zmienialiśmy kolor ramy, żeby właśnie pasował do tego pokoju i do tej konsoli, którą właśnie zamówiliśmy z Al Huzaify. Naturalny kamień. Też zakochałam się w niej, można powiedzieć, od pierwszego wejrzenia. A tutaj prezentuję Wam przedsmak naszego widoku. Oli cały czas szczeka, tak zawsze jest, jak jesteśmy w nowym mieszkaniu. Mamy widok właśnie na tą prywatną plażę, na kanał. Tutaj już niedługo będą pływały łódki, jachty. Uwielbiam klimat Creek Beach. Właśnie przed chwilą nagrywaliśmy fajne dwie rolki właśnie z Rolls Royce'a. Nie chcę za dużo tutaj może mówić o tym, zobaczycie je na Infinity Estate. Dlatego właśnie potrzebuję wideografa, bo często oglądanie takich rolek i to, w jaki sposób to wygląda behind the scene, to jest tak zabawne. Myślę, że wszystkie osoby, które oglądały nas właśnie z bloków tutaj, miały niezły ubaw. Przyszliśmy teraz coś zjeść do La Palma na Creek Harbor. Jest to restauracja przy samym porcie, serwująca bardzo różnorodną kuchnię, ponieważ też wschodnioeuropejską. Jadłam bardzo dobry kotlet z Kijowa, Kijew kotlet. Tak się. A de Volaj wczoraj i był przepyszny. Do tego cudowna obsługa, wszyscy bardzo mili i też posiadający dużą wiedzę odnośnie gotowania, ponieważ gdy tylko zapytamy się o jakieś danie, dobrze wiedzą, jakie składniki, jakie przyprawy. I co najważniejsze, siedzimy w środku i tak jak widzicie, akceptują też w środku pieski. Tutaj za nami jest cudowny widok właśnie na marinę jachtową. Uwielbiam to miejsce i gorąco Wam je polecam. Zaraz pokażę Wam jeszcze kartę. Zapomniałam nagrać Wam przystawkę, już częściowo jest zjedzona, focaccia przepyszna. Tutaj jakiś bardzo głodny. No i przyszedł nasz de volaj, Kiev style, like I said. Bon appetit! Bon appetit!
No, to nie jest dla ciebie, Pyniu. Nagrywam już zakończenie do dzisiejszego vloga. Dziękuję jak zwykle za wasz czas. Mam wrażenie, że ten vlog jest trochę chaotyczny. Tak jak nasze ostatnie dni spędzone tutaj w Dubaju, tak jak widzieliście, remont, bardzo dużo budowlańców, bardzo dużo pyłu, ale myślę, że powoli już z tego wychodzimy. Myślę, że kolejne vlogi będę mogła wam zaprezentować już, w jaki sposób wygląda mieszkanie, jak wyglądają zestawione wszystkie ze sobą meble. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Przesyłam buziaki. Do następnego. Bye!